Cześć! Czytając Wasze wiadomości i komentarze, które zostawiacie pod naszymi materiałami, widzimy, że spora część z Was pragnie przygotować się na trudne czasy sama, w myśl jakiejś dziwacznej strategii samotnego wilka. A ten dzisiejszy film zamierzamy wykorzystać do tego, by pokazać Wam, że to jest zła strategia. Filozofia nowoczesnego survivalu każe przygotować nam się na trudne czasy tak, żebyśmy w razie czego mogli poradzić sobie bez wsparcia z zewnątrz. Żebyśmy nie musieli czekać, aż ktoś przywiezie nam żywność, którą nakarmimy swoje i naszych dzieci brzuszki, tylko żebyśmy mieli tę żywność w domu. Żebyśmy znali miejsca, z których tę żywność możemy zdobyć, czy żebyśmy nawet mieli przy domu nasz własny ogródek. Ale nie chodzi o to, żebyśmy byli w stanie poradzić sobie zupełnie sami bez pomocy z zewnątrz, a jednocześnie zupełnie nie oglądali się na to, co dzieje się z innymi ludźmi. Bo przecież jeśli będziemy w stanie pomóc sobie, będziemy mogli też pomóc i innym. I to nie tylko naszym bliskim czy naszej rodzinie, ale także choćby i sąsiadom. Użyliśmy już kiedyś przykładu pompy zatapialnej, którą można wykorzystać do wielu różnych celów. Do osuszenia piwnicy po zalaniu, ale także do zdobycia wody. Po prostu rzucamy ją sobie gdzieś do rzeki i z jej pomocą przepompowujemy wodę do beczki, którą mamy w samochodzie, by potem, by potem wodę z tej beczki użyć w domu, kiedy zabraknie jej w kranie. Oczywiście taką pompę każdy z nas może sobie kupić samemu. To jest małe kilkaset złotych, czy nawet kilkadziesiąt złotych. Ale po co? Jeśli mieszkamy na osiedlu domów jednorodzinnych i mamy kilku zaprzyjaźnionych sąsiadów, to co stoi na przeszkodzie, żeby zrobić wśród tych sąsiadów zbiórkę? Bo może jeśli na tym osiedlu jesteśmy często zalewani przez wodę i potem musimy długo czekać na straż pożarną, aż ona przyjedzie z własną motopompą, osuszyć nam te piwnice, co stoi na przeszkodzie, żeby zrobić wśród sąsiadów zbiórkę i taką pompę kupić, a potem kolektywnie, wspólnie ją wykorzystywać? Nie jest łatwo przekonać do przygotowań na trudne czasy własną żonę, a co dopiero mówić o sąsiedzie. Przecież tu nie chodzi o to, żebyśmy za wszelką cenę starali się ludzi ewangelizować, tłumaczyć na każdym kroku, że tak, musisz się przygotować na trudne czasy, musisz mieć zapas żywności, zapas wody, bo jest masa ludzi, którzy w ogóle w to nie wierzy, która. Masa ludzi nie wierzy w to, że te zapasy w jakikolwiek sposób im pomogą. Że jak będzie jakaś apokalipsa, to oni i tak umrą, a co to za różnica, czy umrą teraz, to znaczy od razu, czy umrą po trzech tygodniach czy umrą z głodu, czy umrą z niedożywienia, tak? Ludziom się wydaje, że, że przygotowania na trudne czasy nie są im potrzebne i naprawdę bardzo trudno jest kogoś przekonać, by zaczął myśleć inaczej. Ale to nie oznacza zaraz, że powinniśmy zupełnie o takich ludziach zapominać, no bo to często są ludzie, często są ludzie dla nas na tyle bliscy, że utrzymujemy z nimi jakieś kontakty, no i... Trudno sobie wyobrażać, że będziemy teraz w trudnych czasach ich unikać, że będziemy się przed nimi chować, że będziemy przed nimi udawać, że jesteśmy w dokładnie tak samo złej sytuacji jak oni, że tak samo nie mamy żywności, że tak samo nie mamy wody, energii, że nie jesteśmy w stanie pomóc im, bo nie jesteśmy w stanie pomóc sobie. Oczywiście trzeba Ci znaleźć punkt równowagi, bo przecież to nie chodzi o to, żebyśmy pokazywali sąsiadom nasz schron, naszą ziemiankę z pełnym zapasem żywności, żebyśmy pokazywali sąsiadowi, gdzie mamy w domu ukryte złoto, gdzie mamy broń, czy ile mamy tej broni, czy w ogóle, że mamy w domu broń. To nie chodzi o to, żeby sąsiad doskonale o tym wszystkim wiedział, bo być może komuś kiedyś tam palnie przy jakiejś rozmowie powódce i skończy się to tym, że my to wszystko stracimy, bo ktoś to ukradnie albo zniszczy. Co więcej, bardzo naiwne jest myślenie, że w razie czego, jeśli będziemy dobrze przygotowani z rodziną, będziemy w stanie poradzić sobie samodzielnie, w obrębie tej rodziny, z każdym, z każdym scenariuszem, ze skutkami każdej katastrofy. No bo dobra, można przyjąć, że dasz radę ugaść swój dom, że dasz radę ochronić go przed skutkami powodzi, że poradzisz sobie jakoś z głodem. Ale jak jesteś w stanie zabezpieczyć swój dom przed na przykład bandami, które będą napadać i rabować wszystko, co jest dookoła? Łatwiej jest zapewnić sobie bezpieczeństwo w tym zakresie, jeśli skrzykniemy kilkunastu sąsiadów i stworzymy jakąś straż sąsiedzką, będziemy sobie patrolować okolice. Nawet dziś zaczynają takie straże sąsiedzkie powstawać po to, żeby ludzi chronić przed złodziejami, a w trudnych czasach taka pomoc będzie bardzo cenna. Niestety, krytycy przygotowań na trudne czasy mówią, że a ci wredni anarchiści to by tylko chcieli, żeby państwo upadło, że była jakaś wojna, apokalipsa zombie. Oni wtedy wyciągną sobie z szaf karabiny, amunicję, fasole i plastry i będą się cieszyć tym, że wreszcie jest anarchia taka, jaką pragną. Oni nie chcą dziś rozwiązywać naszych problemów, nie chcą dziś pomagać ubogim, nie chcą dziś pomagać potrzebującym czy nawet swoim sąsiadom. Oni patrzą tylko na, na własne potrzeby, nie patrzą dalej niż czubek własnego nosa. No, do pewnego stopnia jest to prawda, ale tylko w tym zakresie, że my zdajemy sobie sprawę z tego, że państwo już dziś jest niewydolne. Państwo już dziś, już dziś nie jest w stanie wyżywić obywateli, już dziś nie jest w stanie im pomóc w zapewnieniu sobie ciepła i dachu nad głową. Już dziś. A co dopiero będzie w razie jakiejś katastrofy, niezależnie czy to gospodarczej, czy przyrodniczej, że gdzieś pół kraju zostanie zalane, czy jakiejś wojny. Państwo w kryzysowej sytuacji jeszcze bardziej nie będzie sobie w stanie z jej skutkami poradzić, a więc musimy próbować radzić sobie ze skutkami sami. Będziemy... Ale to wszystko przecież nie oznacza, że nie możemy dziś ludziom potrzebującym pomagać. I to niezależnie od tego, czy przyjmie to formę pomocy staruszce z za rogu w zrobieniu zakupów czy wsparciu jakiejś akcji charytatywnej. Przecież głupotą byłoby, gdybym zakładał, że w razie czego w tych trudnych czasach na świecie zostanę ja sam albo ja sam z rodziną. Że wszyscy inni zginą, że dookoła mnie nie będzie ludzi tak samo jak ja poszkodowanych, tak samo jak ja dotkniętych skutkami tej pandemii, powodzi czy wojny. Po prostu chodzi o to, żebyście na trudne czasy przygotowywali się w taki sposób, żebyście w razie czego nie potrzebowali pomocy z zewnątrz w zakresie zaspokajania najbardziej podstawowych potrzeb. Żebyście byli w stanie sami się wyżywić, zapewnić sobie wodę, ciepło, energię i dach nad głową, schronienie. Ale także chodzi o to, żebyście mogli w zakresie tych najbardziej podstawowych potrzeb udzielić pomocy sąsiadom. Bo przecież łatwiej jest sąsiada nakarmić niż zastrzelić.